jeszcze pieniądze z tamtego okresu. O, właśnie. Kartki, jak najbardziej. No, zdjęcia to tak. A te pieniądze to ja pamiętam. O, to trzeba postanowić. O, te kartki też. Plastalony. Momencik, ja to odwrócę. O, także widać dokładnie, co to jest. Rozognionym emocjom. Intelektualna wykładnia patriotyzmu. Jedyne takie miejsce w Koszalinie. A się nie chcę wierzyć, że tak było. Rafał Samołonik, Stowarzyszenie Promocji i Produkcji Wydarzeń Historycznych Gniazdo. 13 grudnia będziemy obchodzić 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego wspólnie ze Stowarzyszeniem Odkrywcy i Stowarzyszeniem Perun z Koszalina. Postanowiliśmy przybliżyć historię tych trudnych dla Polaków dni, dlatego dzisiaj spotykamy się właśnie tutaj w salonie historycznym pod hotelem Gromadą, żeby no właśnie pokazać rzeczywistość życia mieszkańców naszego miasta, nie tylko naszego miasta, ale całej Polski z początku lat 80. Zrobiliśmy tutaj taką żywą lekcję historii. Przed chwilą właśnie wyszła grupa harcerzy Spółczy na Zdroju, którym opowiadaliśmy poprzez właśnie poszczególne trzy pomieszczenia, jak wyglądała rzeczywistość życia, no i czym był stan wojenny dla opozycjonistów, którzy trafiali właśnie do takich miejsc jak to, w które jest zaimprowizowane jako miejsce przesłuchań na posterunku Milicji Obywatelskiej. Wydarzenie wprowadzenia stanu wojennego w Polsce zahamowały Polaków dążenia do wolności, ale ich nie powstrzymały. W stanie wojennym ludzie jeszcze bardziej się zaczęli do tego, żeby walczyć z tym systemem i no, konsekwencją tego był rok 89 i częściowo wolne wybory 4 czerwca 89 roku do Sejmu i Senatu, które pozwoliły Polakom odzyskać wolność, którą utraciliśmy w roku 39. Druga wojna światowa. Zakończenie II wojny światowej nie przyniosło Polakom wolności. Zostaliśmy za tak zwaną żelazną kurtyną i o tą wolność musieliśmy do 89 roku ciągle się upominać, przypominać światu, że jest taki naród, który jest tutaj w Europie Środkowej i on chce być narodem wolnym. Jakby ktoś chciał wesprzeć Waszą działalność, to w jaki sposób mógłby to zrobić? No, najchętniej poprzez właśnie odwiedzanie naszego miejsca i pokazywania, że takie miejsce w Koszalinie jest jak salon historyczny pod hotelem Gromada. To dla nas będzie największa nagroda, jeżeli mieszkańcy naszego miasta będą tu przychodzić i w taki sposób właśnie żywy będziemy mogli przekazywać tą historię. Tak, dzisiaj mamy tutaj premierę wydarzenia właśnie obchodów rocznicy stanu wojennego, ale przez cały grudzień ten wystrój się nie zmieni, więc mogą mieszkańcy naszego miasta przychodzić w każdy czwartek od godziny 17 do godziny 19 tutaj te pomieszczenia odwiedzać. Zawsze tutaj będą twórcy historyczni, którzy opowiedzą o tej historii. Franek jest z MO, tylko z Mars i jest w kożuchu. Z ZOMO, tak. Zmotoryzowana odwoła Milicji Obywatelskiej. You left now with the kibaka. Oh, what should I do this? But here, this is sticky.